Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Toris152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, udało mi się wreszcie ogarnąć Castora, także myślę, że będzie nawet w miarę. Jak widzicie, on tutaj robi różne dziwne rzeczy, muzyka nam tutaj też widzę, że solidnie przeszkadza. No i teraz pytanie, bo widzę, że tutaj jest kupa korytarzy, ale chyba wypadałoby iść za Castorem, bo on przecież w końcu chyba wie, co robi i wie, gdzie idzie. Tędy nie przejdziemy. Nieomylne wyczucie kierunku? Może trochę przesadziłem. Będzie lepiej, jeśli przejmiesz inicjatywę. Dobra, dziękuję ci bardzo wreszcie, człowieku, że mi dałeś żyć. Tutaj mamy chyba posąg Adanosa. Czyli moglibyśmy sobie na chwilę zwiększyć nasze statystyki. Ale nie będziemy tego robić. Tutaj mnie czeka bardzo dużo wyciszania, bo niestety, ale ta muzyka jest przesadnie głośna w tym miejscu. Idziesz za mną? Idziesz. Dobra. Mamy szkieleta. Pięknie nam to wychodzi. Dobra, i tutaj jest ten znany nam chyba korytarz. Zróbmy zapis. No, także moi drodzy, zaczynamy odcinek dosyć dynamicznie. Przede mną będzie dużo ściszania muzyki. Widzę, że jakiś krycik mi wszedł z tego łuku chyba. Nie wiem, ale widzę, że Castor bardzo ładnie nam pomaga. Także to jest akurat bardzo miłe. Fioletowy kryształ, pięknie. Widzę, że fioletowy i jasnofioletowy to nie są te same kryształy. Oj, nie. Pomniejszy szkielet. Jak chodzimy takimi korytarzami, to aż się przypominają te. A, czy tutaj wróciłam? Dobra, no to możemy przejść tędy. Przypominają się aż... wieża mgieł się przypomina. O, właśnie tego słowa mi brakowało. Dobra, idziemy gdzieś. No ja pindole, co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Nieumarły łowca smoków w zbroi paladyna. Przecież to samo w sobie już mi nie pasuje tutaj. Dobra, ładnie trafiamy w szkielety, więc jest miło. Tamten na szczęście nie chce mnie atakować, więc to też jest plusik. Zobaczymy. Na razie nie mogę w niego w ogóle trafić. No mogę, tylko trzeba się będzie wycofać. Tutaj mamy te całe labirynty. Dobra, widzę, że Castor tam przejął agro, więc mamy plusik na pewno z tym. Superancko. Miał przy sobie parę rzeczy, ale nic bardzo takiego, wiecie, potrzebnego mi chyba. Nie wiem, czy tobie to, Castor, wystarczy, że tutaj jesteśmy, że coś tutaj robimy. Dobre pytanie, ale jest tutaj na pewno parę fioletowych kryształów, które na pewno nam się przydadzą. Okej, widzę, że Castor mnie na razie nie zagaduje. Szczawik królewski. Przestraszyłam się, że ten szkielet mnie zaatakuje. Pięknie, no to jesteśmy. Wygląda na to, że jest to starożytne cmentarzysko. Powiedziałbym, że znowu podzielimy się zadaniami. Ty znajdź sposób, żeby się stąd wydostać, a tymczasem ja będę studiować te plany, pisma i zobaczę, co tu znaleźliśmy, ok? Ok. Ale tu będę miała wyciszania w tym miejscu. Boże, ta muzyka to jest aż przesada. Dobra, mamy fioletowe kryształki, także to na pewno się przyda. Ciekawe, czy te pulpity... Okej, mogę je czytać, także na razie dajmy może Castorowi tutaj co nieco popracować. Pierścień siły tu był, w porządku. Kruczy dziób. Czy to może mi się przydać, bo na przykład będziemy mieli jakiegoś golema? A tego nie potrafimy czytać. No dobra. Znaczy jest to dosyć logiczne, że nie potrafimy tego przeczytać. Dobra, tam jeszcze jest kawałek, widzę, do tego przeciwnika, więc...
Na spokojnie. Okej, już do mnie biegnie. Superancko. Czy to jest jakiś duży... Znalazłem jakiś stary teleport, ale wydaje mi się, że nie działa. Może Castor coś tu poradzi. No zaraz zobaczymy. Wygląda dosyć osobliwie. Ale chodźmy do niego. Miejmy nadzieję, że coś poradzi faktycznie. Znalazłem teleport. Dobra robota. Niestety wygląda na to, że nie jest aktywny. Mogę się tym zająć. O wiele ważniejsze jest to, co znalazłem tu. Ten grobowiec zawiera kości łowców smoków. Nie udało mi się jeszcze wiele rozszyfrować, ale wydaje się, że ci łowcy już wtedy używali kryształów z tej jaskini. Przestudiowałem kryształy i nie znalazłem w nich nic szczególnego. Zamiast tego dokonałem kolejnego odkrycia. Znalazłem ten amulet. Wedle tradycji nazywa się on smoczą łuską i wydaje się być najpotężniejszą bronią łowców smoków. Najwyraźniej ten amulet oferuje wyjątkowo wysoką ochronę przed ogniem dzięki zawartemu w nim kryształowi. Co dalej? Wziąłem kilka kryształów i spisałem wiedzę. Sugerowałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się teleportowi. Dobra, czyli ty tam powoli pójdziesz, ja spróbuję to odczytać, pewnie nic mi się... Tak jest, nie potrafimy tego przeczytać. Dobra, no to w takim razie szybciutko do teleportera. Robimy sejwika, czekamy na Castora i błagam, żeby był koniec tej muzyki, nie? No szybciej, chłopie. Błagam cię. Okej, jakieś małe czary mary. No proszę, bułka z masłem. I jesteś pewien, że to zadziała? Zawsze możesz spróbować wygramolić się stąd na górę. Okej, tepnął się. Okej, ja też się gdzieś tepłam. Niestety, ale nic mi to kompletnie nie dało. Znaczy, mówiąc wprost, nie ma tutaj Castora w tym miejscu. Pytanie, gdzie jesteśmy na mapie? Okej, w tych górach. Okej, jest smoczy zębacz. Wypadałoby to miejsce wpadać w takim razie całe, no nie? Tędy zaznaczę jakieś zębacze, nic z tych rzeczy. Okej, tam wróciła nasza jaszczura, więc możemy się jej już teraz pozbyć bez problemów. W porządku. Mamy roślinę. Okej, wskazówki i porady. Okej, czyli tutaj znowu wejście na pustynię. O kurde, ej. Ten pasek to był chyba pasek wytrzymałości, prawda? Okej, czyli wiem, gdzie my jesteśmy, tylko pytanie, gdzie jest Castor? No niekoniecznie czeka na ciebie po drugiej stronie, bo go tam, kurna, nie było. Powiedzcie mi, czy to jest jakiś błąd, czy... Czy tak miało być? Dobra, jest. Tepnął się teraz. Wygląda na to, że wróciliśmy na pustkowie. To ci podpowiada twoja... Co ci podpowiada nieomylna orientacja w terenie? Głupie wąwozy rzadko występują na Sun. Głębokie, gleba, roślinność... To na pewno pustkowie. A gdzie dokładnie? Wkrótce się tego dowiemy. To dobra okazja na wypróbowanie amuletu. Widzę przed nami kilka jaszczurów. Smok czy jaszczur, teraz niewielka różnica. Oczyść drogę i wracaj czym prędzej.
No już, nie żyją. Super, czy amulet ci pomógł? Nieważne, w okolicy jest więcej kryształów. Muszę powiedzieć, że jestem dość zadowolony, jeśli o to chodzi. Kryształy muszą być czymś wyjątkowym, twoja obecność jest inna. Co o tym myślisz? Kiedy skończymy z jaskiniami, ciebie też stąd zabiorę. Okej, no to już ostatnie kryształy. Obiecuję, daj mi znać, kiedy możemy ruszać. No teraz, mordeczko. Doskonale, za mną. Chłopie, a tobie co się stało? Ty spadłeś z klifu? Masz, żeś się wylecz. Masz, 3. Nie będziemy skąpić na chłopie, nie? Podejrzewam, że mogłabym... Nie, no dobra. Jest okej. Okay. On chyba musiał spaść, wiecie, i mi się zrespił po prostu. Gdzie ty się tam pchasz na pustynię, chłopie? Dobra, to użyjmy sobie tego amuletu, który nas będzie chronił. Lodowy wicher. Gdzie my to mieliśmy? Amulet nie. Promyk słońca to był. Przyjemne ciepło rozprowadza się po twoim ciele. A nie, chyba że... Potrzebujemy tego, który nas będzie chłodził. Castor się wyleczy. Dobra. A luziku. Ile brzytwiaka? Dowiem się dzisiaj? Okej, ładnie. Dawaj. Ten brzytwiak jest jakiś posrany, wam powiem. Ale i tak mamy coś ala taką, bo ja wiem, wytrzymałość. Jeszcze raz w tego brzytwiaka, jak nam wchodzi. Ładnie wchodzi z łuku. Castor się wyleczył na szczęście, więc jest okej. Dobra, możemy mu trochę pomóc. W sumie to nie sądziłam, że się będziemy wybierać na pustynię. Ale no dobrze, skoro tu mają być jakieś kryształy. Ktoś zamawiał brzytwiaka na gorąco? Dobra, odpalamy łuk i lecimy dalej mu pomóc. Ładnie. Pięknie nawet, bym powiedziała. Tam jeden widzę, że ma pierdzielca na górze. Myślicie, że go trafię? Chyba nie, bo poleciał tak mega dziwnie przed chwilą, że byłoby to co najmniej trudne. Dobranoc. Bardzo dużo brzytwiaków. Przydałby się jakiś... Okej. Okay. Spadł mi brzytwiak na głowę. No dobrze. Ruszamy w takim razie dalej. O kurde, orkowie tutaj są normalnie. Kurde, ej, co jest? Jeszcze nie umarli? Powaliło was? Dobra, weźmiemy go. Okej, okay, jednego bym chciała, nie? Ale tu się dzieje akcja. Nie umarli orkowie na pustyni? Dajcie spokój. Tam się jeszcze leje. Dobra, bo ja z broni jestem naprawdę leszcz. Dobra, ładnie go porobiliśmy.
Ubyło mi trochę tego żółtego paska. No nie, Kastor, nie rób tak. Dobra, wracamy do Nataniela. Mamy kolejną jaskinię. Dobra, i kolejnych orków przy okazji. Okej, kolejny poziom, ładnie. Trzeba by te punkty wydać w coś, nie? I znowu miałem rację. Jak to zrobisz? Jako doświadczony mag czuję, jak magia działa wszędzie wokół mnie. I dzięki temu moim długim studiom nad kryształami stałem się w tym całkiem dobry. W każdym razie te kryształy wyglądają naprawdę interesująco. Pewnie znów będę potrzebować trochę czasu na badania. Okej, wrócę jutro. Co ty pierdzielisz? A czy ja znajdę tutaj jakiś punkt? O, tam są orkowie, ale normalni. Dobra. I tutaj są jasnofioletowe kryształy. A czym się różnią jasnofioletowe od fioletowych? Przydałaby mi się jakaś tutaj teleportacja na pustynię, żeby nie biegać, nie? Tutaj coś jest, ognisty korzeń. A już myślałam, że jakaś fajniejsza roślinka. Byłaby w sam raz. Dobra. No to co, wypadałoby w takim razie rozprawić się z tymi przeciwnikami, bo przydałaby nam się tutaj akurat w tym wypadku jakaś szybka podróż, prawda? Na naszej kostce teleportacyjnej. Siema, panie ork wojownik. O kurna, tu jest jakiś obóz. Dobra, nie idę tam. Nie idę tam, F12. Może gdzieś indziej jest coś? Nieumarłego mogę ściachać, bo będzie tylko jeden. Czyli w teorii tutaj na dół... Okej, tu jest w teorii jeden ork, a gdyby go tak... Inny się chyba na mnie nie rzuci. No chyba nie. Okej. Tam coś mamy na górze. Niestety tam nie dosięgniemy. Nie, no bo patrzcie, tam jest jakiś obóz orków. Ja bym się tam nie chciałabym się tam pchać osobiście. Ciekawi mnie, czy w tej wodzie coś jest. No oczywiście, że coś tu mamy. Pytanie, jak tutaj na górę wejść? Tędy? No, jak najbardziej. Dobra, to co? Idziemy może zobaczyć w tę stronę, skąd przyszliśmy. Czy tutaj nie będzie jakiegoś punktu zapisu? Jest pojedynczy oczywiście brzytwiak. To jest ten, który nam tutaj wcześniej troszeczkę zawadzał. Nie no, idziemy zobaczyć, bo samo tutaj nie ma, ale możemy też przejść w tę stronę. A tu mi się wydaje, że będzie dla nas trochę jednak bezpieczniej. Bezpiecznie, są smocze zębacze. Co ty gadasz w ogóle? No nie gadajcie, że smocze zębacze nagle są z brzydwiakami. O, one są większe! O kurde, dobra. O. To niedobrze, to wybywamy stąd chyba. Wam powiem. Dobra, nie zapisałam się niestety. Także musimy jeszcze raz tego orka ściachać i podejdziemy sobie tam kawałek dalej. Niestety już nic z niego nie zbiorę. Podejdziemy też po tą błyskawicę za moment. No i tam na górę też się nie będę pchać w takim wypadku. Chociaż wiecie, tam taki jakiś czysty alkohol, błyskawica. To może niech sobie to będzie. Tam się nie pcham, bo tam jest za dużo smoczych zębaczy. Tu też są smocze zębacze. No kurde. Nie no, na razie wiecie co, idziemy stąd. Tylko niestety, ale jak to wygląda? No niestety nie mamy gdzieś tutaj teleportera w te tereny. I to akurat bardzo nam, myślę, że utrudni
Tam jest chyba brzytwiak i smoczy zębacz, więc moglibyśmy zaryzykować. Bo jak zciacham smoczego zębacza, to ten brzytwiak nie będzie stanowił dużego kłopotu. Także tutaj akurat w tym wypadku sobie możemy przejść tutaj. Ten brzytwiak już nagle stracił agro na mnie. Dobra, tutaj możemy zobaczyć, czy coś się nie kryje. Tu będzie akurat tak w miarę. Chociaż wydaje mi się, że zajdziemy do tych smoczych zębaczy od tyłu. No i chyba się wcale nie mylę. Jak tak, to by się przydał jakiś deszcz ognia, żeby je pokonać. Dobra, takiego brzytwiaka to na luziku. Mamy coś typu deszcz ognia? Byłoby fajnie, jakbyśmy mieli. Ale niestety, gra nie jest taka hojna, był tylko jeden. Ten, którego wykorzystaliśmy w obozie bandytów. Dobra, ale możemy się troszkę tutaj spacernąć. No i tak jak myślałam, tutaj obejdziemy sobie. Tu widzę, że się wszystko na mnie rzuciło. Nie wiem, czy się odbaguje. Dobra, myślę, że możemy spadać stąd. Dobra, chyba mnie to coś zostawiło wszystko w spokoju. Chyba. Aha, bo tam są głównie. Nie, no głównie smocze zębacze. To ja się nawet tam nie pcham. Okej, no to w takim razie wracamy. Tu by się przydał teleport na wejściu. Okej, ja mniej więcej wiem, gdzie my jesteśmy, tylko pytanie. W sumie tu jeszcze mogę wejść, nie? Czy nie? To było to przejście? Nie, no byliśmy tutaj, nie? Dobra, powiem wam tak, ogarniemy jakoś tę drogę. Na razie tepniemy się do klasztoru. Ponieważ chciałabym wykorzystać te kryształy do tej broni. I zrobić to zadanie ze Sidem. Także chyba wykorzystamy kryształy. Gdzie jest Alastor? Tu do niego mieliśmy iść, nie? Halo? A gdzie on jest? Przecież tutaj zawsze siedział na ławeczce którejś. Tu jesteś. Hej, ty. Mam kryształy, których chcesz użyć. Czerwony zmniejsza siłę, której miecz będzie potrzebował później. Zielony zmienia wymagania z siły na zręczność, a także obniża wymagania. Niebieski zwiększa obrażenia broni. Żółty doda premię do władania bronią jednoręczną. Jasnofioletowy sprawi, że broń stanie się dwuręczna. Użyjemy żółtych kryształów. Daj mi trochę czasu na przekazanie energii. Jutro będziesz mógł odebrać naładowany miecz. Dobra. Coś mamy jeszcze takiego drobnego do zrobienia? Starożytne zapiski. No, ta smocza dusza to już jest problem. Zrujnowany zamek na pustkowiu. Zrujnowany za. My nie byliśmy w zamku? Z Kastorem? To nie był zamek? Co to było niby? W takim razie. Wydaje mi się, że powinniśmy już tą smoczą duszę znaleźć, chyba że ona jest tam gdzieś w okolicy. Dobra, od Alastora odbierzemy tą broń.
Miecz już jest naładowany. Tak, jest gotowy. To wyjątkowy ostrzał. Używaj go mądrze. Dobra, to w takim razie idziemy od razu za nim Sajdowi. Obóz bandytów. Miejmy nadzieję, że nas puszczą do Sajda. Jeszcze mamy tą kobietę do odprowadzenia do miasta, niestety. Cześć, Sajd. Twoja broń jest naładowana, jest naprawiona. Daj mi ją. Wygląda jak nowa, ale poczekaj, coś się w niej zmieniło. Musiałem naładować magiczny rdzeń kryształami. Zmieniło to niektóre cechy broni. Na lepsze, broń potężna jak nigdy dotąd. Może to wymagać przyzwyczajenia, ale ponownie jest w moim posiadaniu. Możesz już odejść. Spoko. No to w takim razie spadam. Kościk wykonany. Starożytne zapiski. To tylko negocjacje? A, to jest ten wykwintny smak. Kurde, mamy też trochę tych zadań do kończenia. No ale powiem tak, my wracamy. Wieża maga na pustkowiu, myślicie? Zobaczymy, bo nie jestem pewna do końca. Czy to będzie odpowiednie miejsce? W sumie stąd chyba możemy wrócić tam, gdzie bym chciała. Co prawda, zanim ja tam trafię, to trochę nam to czasu zajmie. Ale myślę, że nie będzie to wcale aż tak straszne. No właśnie, jesteśmy tutaj. Więc tu spotkaliśmy Castora po raz pierwszy. I teraz jak pójdziemy tu... I tu... Ojejku. Nie. Nie w ten sposób. Bo tam się będziemy cofać. Tylko tutaj, w tę stronę. Kurde, no nie powiem wam, że nie pamiętam. A tu nie będzie drogi do kopalni. Tu będzie wyjście z pustkowia, to na pewno nie tu. No i to jest właśnie ten zasrany problem tych miejscówek. A może to było tam na dole? Nie, nie, ojejku, ale przeżyłam to na szczęście. Kurde, bo ja nie pamiętam, no. Najchętniej to bym chciała dotrzeć tam, gdzie mieliśmy te szkielety, nie? W sensie tam, gdzie byliśmy wcześniej. Ale to takie proste nie będzie. No nie, tutaj już też wychodzimy z tego pustkowia. No to nie będzie proste teraz wrócić tam, gdzie bym chciała. Ale dobra, troszeczkę pobłądzimy i myślę, że dojdziemy prędzej czy później gdzieś. To nie było gdzieś tu? Na górę i tędy? A, to jesteśmy tutaj z powrotem. A to nie było tutaj na dół? Przypadkiem? Tędy? Czy coś? Nie, to zaraz będziemy mieli obóz bandytów. To też nie tu. Kurde, no. Niedobrze, bo ja nie pamiętam. Tam są jakieś pomarańczowe góry, więc tam jest pustynia chyba. W takim wypadku. A to nie jakoś tutaj było i tu na górę. Tu żeśmy chyba bili te zębacze, nie? Albo i nie. Niedobrze, bo... Nie pamiętam, gdzie co było i potem się takie właśnie cuda będą dziać. Okej, tu mieliśmy to miejsce. W sumie to tutaj za to też by się przydało właśnie pójść. Tu jest kostka teleportacyjna. Tu jest wejście na pustynię, moi drodzy. Co jest ekran ładowania?
Ładnie tu, nieprawdaż? Gorąco. To jeden z wielu problemów, z którymi musisz się zmagać. Upewnij się, że regularnie pijesz wodę. Odwodnisz się i tydzień później znajdziemy twoje szczątki. Świetne opcje. Wiem, ale w obozie da się wytrzymać. Pospiesz się, mam jeszcze trochę drogi do prze... Czemu ty tutaj... Okej, zaczynam jakiś wątek na późniejszy w ogóle chyba okres gry. Przez przypadek. Ale przynajmniej Calvin już się na mnie nie obraża. No co ty nie powiesz, że nie powinieneś tu jeszcze iść? Odpala się jakaś cutscenka, człowieku. Gra mnie od razu powinna wypierdzielić, a nie mnie tam w ogóle wpuszczać. Dajcie spokój. Ja tutaj chciałam zobaczyć, czy nie ma przypadkiem tej rośliny jakiejś. A tu wlazłam se na pustynię od dupy strony. Nie, no dobra. Okej. Może być tak. Dobra, zobaczmy. Czy tu jest coś do znalezienia? Obawiam się, że nie, a bardzo bym chciała, żeby było. Chciałabym znaleźć tą roślinę. Wiecie, którą? Tą, która ma przypominać głowę smoka. Ale wydaje mi się, że to nie będzie wcale takie proste zadanie. Biorąc pod uwagę, że się już nabiegałam i nie znalazłam dalej. Korzeń leczniczy. A tam na dół jakby zejść? Szare wilki tam są na przykład. Oj, będę miała ciężki orzech do zgryzienia, żeby wrócić potem do naszego ziomala. A, bo tam jest to przejście tamto. Dobra, czyli tam nie. No ale słuchajcie, jeżeli mamy tutaj wejście na pustynię, to znaczy jedno. To znaczy, że jak pójdę tu, to też będzie wejście na pustynię, ale inne. Prawda? Tak, i tutaj będzie chyba ta... Nie. Wróciłam się znowu? Niedobrze. No kurde, dajcie A zaraz, a jak zejdę tu? Nie, no przecież tędy wrócę do Kastora, właśnie o to mi chodziło. Kurde, no zaćmienie mózgu. No tak, przy tej kładce. Tu jeszcze były jakieś rośliny. Co ciekawe, tu nie byłam, nie wlazłam. Ciekawi mnie, gdzie będzie ta cała smocza dusza. Powinnam ją już chyba dawno znaleźć, ale się to jeszcze mi nie udało. Dobra. Wracamy więc do Kastora. On tutaj powinien być. Siemanko. Spójrz na to, trudno mi w to uwierzyć. Co tym razem zrobiłeś? Właśnie użyłem swoich standardowych metod do wydobycia zawartości kryształu i nagle ten duch stanął przede mną. Jak to możliwe? Jeszcze tego nie odkryłem, ale najwyraźniej te kryształy działają jako nośniki dusz. Nazywa się Parsival i jest rycerzem z dawnych lat. Z jakiegoś powodu wydaje się, że mnie nie lubi. Porozmawiaj z duchem i spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej. Przyjrzyj się kryształom dokładniej. Okej. Mam do ciebie pytanie, duchu. Wierzę w to, najpierw jednak mam pytanie. Czy jesteś magiem, jak twój towarzysz? Nie. Odpowiem na wszystkie twoje pytania, jeśli w zamian mi pomożesz. Kim jesteś? Nazywam się Parsival, rycerz ognistego kwiatu, paladyn Orani, dowódca drugiego batalionu. Jak zostałeś więziony w tym krysztale? Muszę sięgnąć pamięcią trochę dalej. Jestem z Orani. Insanus wysłał nas do Asuna, byśmy skolonizowali wyspę. Skolonizowali. Szło nam dobrze, dopóki nie spotkaliśmy orków, którym musieliśmy krok po kroku mozolnie wydzierać wyspę. Zabezpieczenie portu i równin nie stanowiło problemu, ale tu, w tych krętych wąwozach, każdy metr terenu musielibyśmy kupować krwią. Ja i moi wierni druhowie wpadliśmy w zasadzkę niedaleko stąd. Byłem jedynym ocalałem, a na domiar złego padłem ofiarą eksperymentów szamana orków, które ostatecznie zamknęły mnie w tym krysztale.
Jak długo byłeś w krysztale? Nie mam pojęcia. Kiedy już znajdziesz się w tym więzieniu, tracisz poczucie czasu. Czemu nie lubisz Castora? Pewnie dlatego, że jest magiem. Tak, mam złe doświadczenia z magami, to wszystko. W czym mogę ci pomóc? Chcę w końcu znaleźć spokój. To właściwie całkiem proste, po prostu zabierz mnie do moich szczątków. Musiałeś zostać zakopany gdzieś w kanionie, jednak nie wiem gdzie. Gdzie ja ci znajdę twoje szczątki? Okej, pomogę ci. Okej, jak powiedziałem, wszystko co musimy zrobić, to znaleźć moje kości. Gdzieś w sąsiednim wąwozie orków na pewno znajdziesz wskazówkę co do lokalizacji mojego grobu. Jeśli dowiesz się, gdzie mogę znaleźć miejsce mojego spoczynku, wróć do mnie. A ty sobie jaja robisz Castor ze mną? No chodź! A ty gdzie idziesz w ogóle? No porąbany chłop. Pomóż mi, ale idzie sobie gdzieś w pizdut. Masakra wam powiem. Ciekawi mnie, czy się rzuci na tych... No oczywiście. No dobra, niech się tam wybija, to tylko duch, nie? Smoczy zębacz, mogę? Pięknie. W sumie to możemy podprowadzić tych orków chyba. Pod Castora, nie? Ale nie chcę Parsivala. Dobra, w sumie tak możemy chyba zrobić, wiecie? Bo kwestik jest kwestik i wypadałoby znaleźć chłopa. A ty jeszcze będziesz mnie lał, no pogięło cię, bo co? No i F12, bo jeszcze mnie okradnie, mimo że jest duchem. Mam nadzieję, że się zapisałam przed atakowaniem tych orków. Tak jest. Ognisty topielec. Okej. Dobra, w sumie sobie poradzę z taką małą grupą chyba. Może być. Oni się troszeczkę też zakręcili. Okej, ognisty topielec też bardzo ładnie na dwa hity nam schodzi. Dawaj. Okej, no to pewnie trzeba do tego obozowiska orków wejść jakoś. Chodź tu. Tam ten Parsival co robi? Mam nadzieję, że ma jakiś fajny checkpoint i wróci normalnie na swoje miejsce, bo jak nie, to będzie mi bardzo smutno. Dobra, czyli tutaj sobie w sumie oczyściliśmy troszeczkę teren z tych orków, więc możemy popróbować pochodzić tu. Kostka te... O kurde, dobra. Niedobrze, bo mamy całe obozowisko, zaraz mi ten szaman przypierdzi... Nie, bo mam mało życia. Niedobrze. Szamana, z szamanem będzie problem trochę. Dobra, no musimy go zjechać z broni. Ewentualnie Parsival mi pomoże i stracę expa. Dobra, na szczęście nie straciłam, no ale to, że tu jest obozowisko orków, to już mi się nie podoba. Szczególnie, że Castor za bardzo nie ma... A ten chyba tam pójdzie do tego obozowiska i mi wytłucze wszystko. Znaczy jest to poniekąd plus, bo nie będę musiała tego robić, ale stracimy trochę punktów doświadczenia z tego. No i z drugiej strony, czy ja ich potrzebuję?
Wydaje mi się, że nie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że i tak za bardzo nie mamy już na co wydawać. O, tutaj mamy Stuksiana, więc możemy się tu przekimać. To też dobrze wiedzieć, ale teraz jak mamy teleport, to w sumie mi to wisi troszkę. Okej, zlazłam na dół, weźmiemy sobie z tych topielców to i owo. No pięknie ponabijani ludzie, naprawdę. To znaczy, że mam ochotę tu wchodzić. No ale myślę, że wejdziemy, bo nie powinno to być jakieś bardzo trudne. I tak nam się tego questa raczej dzisiaj nie uda wykonać. No na pewno nie w całości. Znowu ork szaman. Trzeba się troszkę wycofać. No pogięło tę grę, czy co? Strzelaj. Dobra, podleczymy się. Czajcie cały obóz orków wybić? Dobra, on tam będzie sobie stał, ale zaraz go wyklikamy też z łuku. Ja nawet nie wiem, jak my stoimy ze strzałami. Dawaj. Jeszcze cios. Pięknie. Okej, zobaczmy więc. Czy jest ich tutaj dużo? Jest ich tutaj trochę. Myślę, że niedużo. Ojejku. Niedobrze. Myślę, że jest szansa na zginięcie. Albo i nie, bo ten ork za mną nie pobiegł. Kurde, muszę tak klikać, szkoda. No ale Castor też widzę. W ogóle co mi powie dziennik? Tak, no w obozie orków, także mamy prostą odpowiedź, gdzie mamy iść i co mamy zrobić. Trafię? Powinnam. Rondor. Właściwie ma imię. To już mi się mniej podoba. Dobra, możemy tak się wyklikać. Dobra, mamy broń. Nic z niego wielkiego nie zebrałam. Mają tutaj kopalnie, z tego co widzę, kopalnie złota. Czy ja tego potrzebuję? Raczej nie potrzebuję, ale dobrze to wiedzieć. No i jeszcze trochę obozu jest przed nami. Nie wiem, co się stanie, jak oni pospadają na dół, nie? A, no może i spadną na dół, ale co ci to da, że spadną? Schowaj to. Okej, jeden mądry się widzę znalazł. Albo jest ich też więcej mądrych. Parsival, pomożesz mi? Klikamy, klikamy. Parsival chyba tam zleciał na dół razem z nimi.
Ty też widzę się zaraz spierdzielisz na dół. Panie Ork Szaman, proszę się tam uspokoić. Dobra, idziemy poszukać w takim razie wskazówki. Wygląda na to, że cały obóz jest już martwy. Prawie, bo jeszcze widzę, że jakiś ziomuś tam se spaceruje po drugiej stronie. Chodź tu. Halo, chłopie. O tak, chodź tutaj. Tak, pięknie. Super. Trzeba będzie chyba zainwestować w strzały jakieś, nie? Bo podejrzewam, że będziemy mieli ich bardzo mało. Okej, mamy jakiś ekstrakt. Jakaś broń jest. Gach Wachur. Jak splądrujemy całe to obozowisko, sprawdzimy, czy nie znalazłam jakiejś notatki na przykład, no bo... Ja ci dam za daleko. Właśnie na drabinę. O, nic tu nie ma. To niedobrze. Myślałam, że coś znajdziemy. Problem jest taki... A, no w sumie tam jeszcze jest namiot na górze, więc... Może tam coś być. O, proszę, to jest dalsza część kopalni też. Mamy światło, kiepskie miecze. Mamy kufer, a w kufrze... Orkowa kamienna tablica. Jakąś mapę znalazłam. Nawet nie zauważyłam, ale okej, wierzę na słowo. Tu są jeszcze jakieś rośliny. Wolę wejść i się upewnić, że to nie jest żadna roślina, która by nam się przydała. Oczywiście na plecki się musiało walnąć. Dobra, wchodzimy na górę i idziemy do Parsivala w takim razie. Znalazłem coś w rodzaju mapy. Tak to wygląda, obiecująco. Spotkamy się na miejscu, możesz iść ze mną. No to pewnie pójdę z tobą, a on pewnie idzie tam, gdzie są te zębacze, prawda? Dobra, idziemy za nim. Możesz iść szybciej. Na bank tam idzie, no bo... Innego miejsca nie mam pomysłu, gdzie mogłoby być coś takiego w ogóle. Ewidentnie. Ale to dobrze, bo nam pomoże z tymi zębaczami. Możliwe, że tam właśnie obgryzają sobie jego kości. Tak. Dobra, ja poczekam, niech on tam idzie. Nic mu się nie stanie, a ja mu co najwyżej pomogę. Z prostej przyczyny. Ja nie chcę, wiecie. Ubij tego zębacza. Dobra, już mu nie pomożemy, bo nie mam HP. Ale on jest duchem, więc nie ma problemu. Wiadomo, nie dostaniemy expa. Ale nic się nie stanie, jak raz nie dostanę. Czy tam dwa razy. Dobra, kolejny smoczy zębacz. Dobra. Dobra, chłop się wydarł. Wszystko gra. Nieznany żołnierz. Hej,
Nareszcie jesteś. I? Czy teraz możesz zaznać spokoju? Zobaczmy. Okej, okay, jakiś szakalaka zrobimy. Wszystko poszło zgodnie z planem. Oszukałeś mnie, tak? Masz cholerną rację. Cała historia o Paladynie i zasadce orków została zmyślona. Nie do końca. Zginąłem podczas tego najazdu orków, a Belia zaoferowała mi życie wieczne. Jak tylko będę wypełniał jego rozkazy. Jednak wiele innych wydarzeń rozpraszało jego uwagę, pozwalając mi poświęcić trochę czasu na zemstę na orkach. Pojedynczo ich mordowałem, aż jednemu z szamanów udało się zamknąć mnie w krysztale aż do dnia dzisiejszego. Okej, w takim razie walczmy. Nie masz szans, jestem panem cienia. Broń i magia nic nie dadzą. Ojej! Spadamy stąd. Spadam stąd do Castora. Stój, śmieciu, nie ma opcji. Pan śmierci Parsival. Okej, chyba mnie już nie goni. Postanowiłam uciec i skontaktować się z Castorem. Ty, chłopie, uwolniłeś coś. Miałem małą wpadkę. Co się dzieje? Mogłem przywrócić panu cienia jego dawne moce. Ten Parsival był panem cienia? Gdy tylko znalazł swoje kości, chwycił je i chciał mnie zabić. Nie mogę załatwić faceta konwencjonalnymi środkami. To źle, ale nie martw się, moje tutejsze badania kryształów zostały ukończone. Myślę, że znalazłem sposób na aktywację kryształu, aby ponownie uwięzić tego ducha. Okej, więc szybko zamknij pana cienia i możemy wracać do domu. Niestety, nie jest to takie proste. Potrzebuję trochę czasu, aby aktywować kryształ. Ile? Pół minuty. W tym czasie musisz jakoś zająć pana cienia. Niby jak? Walczyć z nim, a jak? Jeśli uciekniesz, szybko przejrzy podstęp i mnie zaatakuje. Jeśli jesteś gotowy, możesz zaczynać. Dobra, możemy to zrobić, ale potrzebuję się wyleczyć. Zrobimy dzisiaj trochę dłuższy odcinek, bo fajnie by było tego głośnika skończyć. Jest dość intensywnie, wam powiem. Nie wiem też, co robi... O, życie nam się traci, czyli chyba musimy zdjąć amulet i założyć ponownie. Tak? Nie, no tracimy zdrowie. Jak to? Dobra, musimy się tepnąć gdzieś. Może do krepu niech będzie. Ej, no nie mówcie, że ja się muszę zregenerować po tym. Kurde, a może tak być? Śpimy do rana, to po pierwsze. Po drugie, zakładam jeszcze raz to i na pustynię. Do obozu orków na pustkowiu. Ej, no nie możemy teraz tutaj chodzić i tego dokończyć, bo... mnie zeżre gorąco, czyli to nie działa permanentnie. Czyli mamy określony czas, kiedy możemy tutaj korzystać. Dobrze, no to moi drodzy. To myślę, że tak, zadanko sobie dokończymy już w kolejnym odcinku. I myślę, że przede wszystkim powinniśmy wrócić. Najlepiej myślę, że do obozu bandytów. To nam się wszystko tutaj zregeneruje ładnie, ja to zdejmę zresztą. No i będziemy się zajmować tą dziunią, którą tutaj musimy zabrać stąd. Więc myślę, że zrobimy tak. Ja ją wezmę. Zagadamy z nią, że ją bierzemy. I w kolejnym odcinku ją odprowadzimy. Stój, czego chcesz, mam zabrać więźnia. Pozwolenie, spójrz, idź po nią. Dobra. Dobierzemy Karel. Czas ruszać. Bądź grzeczna, nic ci się nie stanie. No biegiem, rusz się. No i dobra. Myślę, że możemy... Nie wiem, czy możemy wyjść tędy. Tak nie za bardzo, biorąc pod uwagę, że tędy się nie da wyjść. Okej, no to moi drodzy, zakończymy odcinek w tym miejscu. W kolejnym materiale odprowadzimy Karel do miasta, czyli kawał drogi jest przed nami.
I tak, i w kolejnym odcinku też wrócimy na pustynię, dokończyć tą kryształową obsesję. No i fajnie by było te starożytne zapiski ogarnąć, czyli znaleźć tą roślinę. Dalej nie mam pomysłu, gdzie ona jest. I też później myślę, że już wrócimy do wątku fabularnego. Jeszcze mamy zadanie wykwintny smak, także też by było dobrze to skończyć. I jeszcze powiem wam tak, nie byliśmy w wolnym obozie w ich kopalni, tej żelaza. Więc tam też fajnie by było się, wiecie, spróbować dostać, bo tam mogą być jakieś kwaściki na przykład dla nas. Nie jestem co do tego pewna, ale możemy to sprawdzić. Także tak będziemy robić te kolejne rzeczy w kolejnym odcinku. Ja już wam dziękuję. Jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, możecie dołączyć na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć!